Siema, z tej strony Zancyano, a to jest unboxing epickich skrzyń, które trzymam oto tutaj w rączce. Pomachamy sobie. Co tam jeszcze? 1.8, brodaci.net. Otwieram 4 skrzynki epickie. Co chcę dostać z tych skrzynek? No wiadomo, najlepsze rzeczy, nie? Kto by chciał najgrosze dostać? No to mam 32 włosy przygotowane, każde klucz tej skrzynki kosztuje 8 włosów, więc zaczynamy i lecimy sobie kupić klucza. Klucza kupujemy sobie na spawnie u tego jego mościa. Sobie proszę bardzo. Epicki klucz. 8 włosów każdy kosztuje, więc 4 razy 8 to jest 32 włosy wydane, czyli pół staka włosów. Dobra. Jak się otwiera skrzynki, jakby ktoś chciał wiedzieć? Po prostu klikacie, teraz klikacie sobie prawym przyciskiem, czyli 3, 4, pierwsze leci. Dobra, co dostaniemy? O, coś czerwonego było, już fajnego. Diamentów nie chcę. Siekierka sadownika. Siekierka sadownika, proszę bardzo. Siekierka diamentowa z niezniszczalnością 3 i szczęściem 4. No taki średni drop, wam powiem. Bardzo średni, ten gorszy z tych średnich. Nie na to czekam, czekam sobie na... No to co jest poniżej... W dolnej części tabelki, więc widzicie, albo pastelisko, wyrwikami, czerwona powłoka, rezonująca furia, albo smoczy kieł. Jak dostanę smoczy kieł, to będę szczęśliwy. Dobra, jedziemy dalej. Tu się nie ma co opierdzielać, tu trzeba normalnie skrzynki otwierać. 3, 4, dawaj mi skrzynkę. Widzicie, co tam leci, czyli teoretycznie jest do wygrania wszystko. Styliszko, dawaj jeszcze jedno. Kurwa. No nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Sobie jaja robi ktoś ze mnie, nie? Stylisko mogło być. Gdyby się to przesunęło jeszcze jeden dalej, a mam pałacz drania, czyli mieczyk diamentowy, ostrość 5, niezniszczalność 3. Bardzo fajny mieczyk, nie powiem, że nie. Ognia mu tylko brakuje. Czy... no i by był bardzo fajny. Ale kurde, stylisko już było, stylisko, Boże! Stylisko to jest taka łopata, drewniana, ale ma niezniszczalność, więc nie patrzcie, że ją mało wytrzymała. Ma niezniszczalność i wydajność bodajże 6, więc zapierdziela ta łopatka, nie? Naprawdę zapierdziela. Dobra, lecimy dalej. Stylisko mogło być, kurczę, może ja się trochę przesunę, tak. Troszkę w tą stronę. Jesteśmy na spawnie, jakby ktoś chciał wiedzieć jeszcze. Jakby ktoś nie wiedział. Otwieramy sobie. Dawać. Abupa była. Następna wędka. Siekierka. Druga taka sama, co? Jasne. Siekierka sadownika. Czyli nie będę wam czytał, co tu jest. Widzicie, niezniszczalność szczęście. Szczęście to jest, żeby sadzonki słyszałem dorwać. Więcej sadzonek. To jest na singlu dobre. Ale nie na specjalnie, żeby na multiplayer, bo to jest dużo... Dużo drzew, bo można się teleportować. Random TP jest tak zwany. Dobra, lecimy dalej. Nie gadajmy o serwerze, gadajmy o skrzynkach. Skrzynki bardzo fajna rzecz. Z czego można taką skrzynkę dostać? Nie mówiłem nawet. Z agresywnych mobów, jakie bijecie, wypadają takie skrzynki. Co tam jeszcze? No to już powiedziałem. Klucze widzieliście, skąd się bierze od tego typka tam ze spawnu. Za włosy. Włosy można albo kupić za własną mamonę, prywatne złocisze. Albo sobie wyhandlować gdzieś tam od typów za diamenty, czy za inne pierdowe. 32 diamenty to jest jeden włos, więc co policzcie, ile tych staków diamentów musicie mieć, żeby sobie móc mieć przyjemność otworzyć taką skrzynkę, żeby dostać taką siekierkę. Dobra, lecimy dalej. Ostatni przedmiot, znaczy ostatni unboxing. Pałacz drania. Tajemnicza skrzynka. O, to jest fajna rzecz, bo to jest ender chest. To jest zwykły ender chest, tak naprawdę. Stawiacie i to wam robi za ender chesta, więc to jest dość warte, dość sporo warte. Bo, znaczy warte, przydatne, tak? Macie ender chesta, możecie sobie w bazie, czy w domku, czy co wy tam macie, czy bunkier, czy drzewo wielkie budowane sobie takie stawiacie, nie musicie na spawn chodzić bez przerwy, nie? Po itemy wartościowe i wam nic tego nie podpierdzieli, to jest najważniejsze. Także to są itemy, widzicie, no tak jeszcze się mi trochę nim przypasiło. 1.8 tak chyba ma, bo co unboxingi robię, to jest 1.8 jakoś tak gorzej wychodzi niż z 1.9. To najważniejsze, rozdam te wszystkie itemy w sobotę podczas eventu o godzinie 15 na 1.9 robię, na 1.8 przepraszam, robię event
i rozdaję te itemy i rozdaję też 32 bossy z Brody Merlina, to oto na tym spawnie sobie to tak gdzieś tak lewituję i sobie rzucam. Chcecie zobaczyć jak to wygląda mniej więcej, czy ja faktycznie rozdaję bossy, czy ja nie pierdzielę teraz? Obejrzyjcie sobie filmik z relacji, z eventu jakiegokolwiek, z 1.8, zobaczycie, że faktycznie te bossy są, wypadają i że itemy wszystkie jak lecą, oddaję. Także, żeby nie było, że ja tu coś oszukuję. Także z tej strony był, o jeszcze raz trzeba kliknąć, z tej strony był Zanciano. Nadrwali, spójrzmy z tyłu, piękny widok. Wam pomacham, pożegnam się, z tej strony był Zanciano, cześć, na raz, czołeczka i... Why so serious?